Konnichiwa. Dzisiaj szczególny odcinek, bo będziemy robić sushi dla Was. Mamy już recepturę na ryż, ale dzisiaj musimy przejść do konkretów, czyli do sushi. Tak naprawdę to sushi to jest początek mojej przygody, która zaczęła się z kuchnią azjatycką, ale zaczęło się od sushi w Nowym Jorku. Na dowód tego mogę Wam pokazać, jak to na studiach będąc. Próbowałam pierwsze sushi. Tutaj jest to, co jadłam. Mam bardzo duży sentyment nie tylko do Japonii, do Azji, tylko właśnie do tego sushi, ponieważ później zaczęła się cała przygoda i pasja. Bo to, co ja studiowałam, zupełnie się nie pokrywa z tym, co ja teraz robię. I odnalazłam pasję dzięki temu, że odnalazłam swoją drugą połówkę, czyli mojego męża, z którym założyliśmy Edo. A pomagał nam w tym Paweł Albrzykowski, z którym znamy się lat już ponad 18. Pawełku, zapraszam Cię, przecież jesteś tutaj. Cześć Pawełku. Mówię o tym sushi i tak jakoś tak mi dobrze na sercu, bo nie będziesz sama. Bo fajnie jest, jak się realizuje marzenia. Oczywiście nie myślcie sobie, że było łatwo, bo było raz pod górkę, a raz z górki, ale przez te 18 lat udoskonalamy, doprecyzowujemy, uzupełniamy ofertę, tak jak Asia Deli, które właśnie dzięki temu, że jest Asia Deli, też możemy dla Was kręcić te filmiki. I w ogóle ja chciałam dzisiaj podziękować szczególnie, bo obejrzałam odcinki też przy okazji komentarze, które piszecie i wydaje nam się, że ten odbiór Wasz jest tak fantastyczny i że Wy nam wierzycie, pomimo tego, że nie smakujecie. Dlatego też pewnie będziemy wkrótce przygotowywali taki event, na którym będziecie mogli skosztować tych wszystkich potraw, ale to damy znać. Natomiast dzisiaj już przejdźmy może do sushi, do historii sushi. Pawełek najpiękniej o tym opowiada, dlatego Pawełku, przejmujesz pałeczkę. Dzień dobry. Od czego by tu zacząć? Od historii. Sushi, tak jak wiele innych japońskich potraw, geneza tego sushi leży gdzieś tam daleko poza Japonią. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku choćby tempury, ramenu. Pierwowzór sushi przyjęto uważać, że ten pierwowzór sushi powstał w Chinach. Były to po prostu domowe sposoby konserwowania ryby w czasie, kiedy ryb nie można było łowić, czyli na przykład na okres zimowy, czy na okres jakiejś suszy. Nie były to zbyt apetyczne sposoby, bo one polegały na przekładaniu filetów rybnych ryżem i poddaniu takiej fermentacji. Takie sushi przywędrowało do Japonii, a w Chinach wygasło z nadejściem dynastii Yuan. Uważa się, że dynastia Yuan jako dynastia napływowa mongolska, przedstawiciele tej dynastii nie jadali ryb. Dla mnie jest to naciągane, bo co ma wspólnego cesarz mongolski z menu jakiegoś tam prostego chłopa chińskiego kilka tysięcy kilometrów od Pałacu Cesarskiego. No ale tak się przyjęło, historycy sushi tak widzą tą sprawę. Natomiast sushi przybyło do Japonii właśnie w postaci konserwowanych w ryżu ryb, uwaga, słodkowodnych. I Pawełek, teraz się wtrącę, bo masz koszulkę Edo naszą, razem jesteśmy już tyle lat. Od początku, jaka, od samego jaka początku. Jaka to była epoka? Jochen Hanai? O, to do niego jeszcze troszeczkę nam brakuje. Dlatego, że najpierw to sushi przez kilka wieków utrzymywało się jako rodzaj czegoś, co z wyglądu by przypominało tort, ale pachniało no raczej nie jak tort i to się trzymało w piwnicy i to dojrzewało kilka miesięcy, a nawet do 2 lat. I takie sushi pod nazwą izushi czy nare sushi, a nare to jest karaś, takie sushi do dziś jest produkowane w bardzo, bardzo wyspecjalizowanych restauracjach sushi, ale znajduje amatorów tylko wśród Japończyków. Japończycy jako naród oszczędny stwierdzili, że można trwałość tej ryby przedłużać w sposób powiedzmy szybszy, tańszy i nie marnując takich ilości ryżu, ponieważ w tym antycznym sushi
ryż odrzucano i zjadano tylko rybę. Wprowadzono więc sól i ocet i zaczęto konserwować ryby w sposób już taki bliższy naszym czasom. Ale z szacunku dla tradycji taką rybę jadano właśnie z kwaskowatym ryżem. No i tu już jest troszkę bliżej do tych susz i do tej postaci, jakie dzisiaj znamy, aż przychodzi przełom XVIII i XIX wieku, gdzie sushi staje się wszechobecne na targowiskach podmiejskich, wiejskich. I tu sobie od razu powiedzmy, że sushi w swoich uzarania, swoich dziejów, było pożywieniem raczej ludzi, no najdelikatniej mówiąc, średnio zamożnych, a nawet biedoty. To nie było nic w tym ekskluzywnego takiego jak dzisiaj. I takie sushi po prostu sprzedawano na sztuki, to był taki sposób na mały głód, aż pojawia się postać, która jest uznawana w świecie sushi za takiego patrona, wręcz powiedziałbym świętego, Yohei Hanaya, który opracowuje podstawowe sposoby, kształty, które są do dziś obecne w sztuce sushi. W każdym razie powstało to w tej epoce Edo, która jest taką epoką rozkwitu kultury japońskiej, bo zakończyły się już wojny domowe, Japonia sobie rozkwitała sztuka drzeworytnicza, dzięki której znamy między innymi te sushi, te formy, jak one wyglądały 200 lat temu, bo zachowały się właśnie na drzeworytach, i okres względnego spokoju w Japonii. Jakie były te formy? Pierwsza, najbardziej podstawowa, która do dziś się prawie nie zmieniła, to jest nigiri. Paweł powiedział wam o tej epoce największego rozkwitu i o tym, kiedy sushi zaczęło ewoluować i nabierać tej takiej eleganckiej formy. I to była epoka Edo. A my nieprzypadkowo tak naprawdę nazwaliśmy naszą pierwszą restaurację, praktycznie pierwszy sushi bar w Krakowie, Edo, ponieważ niesie za sobą dość fajną historię. Edo to nie tylko epoka rozkwitu, ale Edo to też stara nazwa Tokio. Także to było przemyślane, dźwięczne i wystarczy. Słuchajcie, dlaczego ja tu stoję, a Paweł obok i tylko mówi? No dlatego, że ja dzisiaj postaram się zrobić dla was ładne sushi, dlatego proszę was, nie oceniajcie, nie piszcie, że kobieta nie powinna robić sushi, bo ma inną ciepłotę ciała. Paweł nie może robić, dlatego że on miał bardzo poważny wypadek 12 lat temu i jego ręka uległa poważnemu zmiażdżeniu. I ta manualna czynność nie jest aż tak prosta przy zwijaniu. Drżyć ręka. Czasem też, tak. Prawda? I zwłaszcza w momencie, ja spróbuję dzisiaj, bo umiem robić sushi. Po pierwsze, zanim otworzyliśmy z mężem restaurację, nauczyliśmy się robić sushi między innymi pod okiem Pawła. Ale nie robię tego na bieżąco, na co dzień. Poproszę was o wyrozumiałość. Kochani, najważniejsze to jest dobrze przygotować sobie stanowisko pracy, ponieważ musimy mieć wszystkie niezbędne składniki. Glony nori nie lubią czekać, bo są wtedy się robią takie namoczone, więc musimy mieć wszystko przygotowane. Czyli mamy ryż, mamy glony nori, mamy rybki dla wegetarian, dla wege osób wersja warzywna, czyli tak, rzodkiew takuan marynowana, tykwa campio marynowana, awokado, imbir marynowany i inari, to jest tofu marynowane na słodko, to są takie sakiewki, które można uzupełniać ryżem i do środka wrzucić ciekawe rzeczy, później fajnie też zaprezentować na talerzu. Kaiso, sałatka z wakame, która może być elementem dekoracyjnym, majonez japoński, majonez wymieszany ze srirachą, tak zwany spicy mayo, serek Philadelphia, i prażony sezam, najważniejszy. Wasabi. Mieszamy sobie z odrobiną wody. Możecie dolać na początku mniej, po to, żeby zobaczyć, czy konsystencja nie robi się za rzadka. A jak będzie za gęste, to dolewamy. I później po wymieszaniu odstawiamy do góry nogami, po to, żeby zachować aromat, żeby nie straciło aromatu i po to, żeby też sprawdzić, czy jest dobrze wymieszane. Bo jak się odkleja, to znaczy, że jest za rzadkie, tak? Niezbędne do kręcenia rolek jest matka i nóż do krojenia. Ten nóż to wyjątkowy nóż, ponieważ jest wykuty na targu Tsukiji w Japonii i kuł go dla nas sam pan Motoichi Yuzawa.
proszę bardzo. Tutaj jest napisane Edo Sushi. Kuźnia z tradycją chyba ponad 200-letnią albo i dłużej. A to jest ryż do sushi, który jest składnikiem sine qua non. Może być sushi bez ryby. To są sushi wegetariańskie. Rzadko, bo rzadko są nawet z wołowiną czy kurczakiem. Może być sushi bez nori. Są różne formy sushi bez nori, ale nie ma sushi bez ryżu, co wynika z samej nazwy. Sushi to jest skrót od sumeshi, czyli kwaśny ryż. I taki ryż, najbardziej wskazany, w zasadzie jedynie wskazany do sushi, to jest gatunek Oryza japonica. On jest zazwyczaj średnioziarnisty bądź krótkoziarnisty i średnio klejący. Nie jest to ryż zupełnie rozdzielnoziarnkowy, jak hinduski. Nie jest to też typowy ryż kleisty. Chodzi o to, żeby te kulki z ryżu można było względnie wygodnie formować, żeby one podczas jedzenia się nie rozpadały. Jest on oczywiście zaprawiony mieszanką tezu, czyli octu ryżowego, cukru i soli, i dodatkowo wzbogacony aromatem wodorostów kombu. Klasyczny taki ryż do sushi. I zaczynamy od form sushi, o których, Pawełku, ty opowiesz, a ja pokażę łososia. Mamy duży kawałek łososia. Na tak zwaną szerokość dłoni kroimy sobie, przykrawamy sobie. No. Tak jest. I to jest saku, czyli baton. To jest taka uniwersalna forma, głównie przy łososiu, no nie tylko używana. I z niej będziemy sobie kroić tane na nigiri, z niej możemy sobie wykroić też kawałki, na przykład na hosomaki, futomaki. Pokażę jeszcze, Pawełku, ponieważ to jest łosoś ze skórą, ale bez ości. Ości sobie sprawdzacie po prostu głaskając go. I teraz ja sobie, ponieważ jest tu skóra, zrobię tak. Wbijam się w ten sposób. I pod kątem jedziemy po skórze. I mamy baton taki fajny na nigiri. Tu sobie jedziemy w drugą stronę. Ta skóra też ma zastosowanie w sushi, ale to już jest taka wyższa szkoła jazdy. Dzisiaj chyba o tym nie będziemy szerzej opowiadać. Sushi jest takim działem kuchni pięknie. I teraz to, żeby nam się nie zmarnowało, również sobie odkrawamy. To będzie do maków. I teraz Joanna robi nigiri, najpopularniejszą formę sushi i jedną z pierwszych. To jest tak zwana kulka ryżu. One mają różne formy, są skatalogowane te formy, ale w to może nie będziemy teraz tak się wgłębiać. To jest kulka ryżu, która ma około 21 gramów, tak się przyjmuje, ale to oczywiście zależy od wykonującego, od tak zwanego sushi mastera. Mamy taką kuleczkę owalną ryżu. Teraz na to przygotowujemy sobie tane, czyli plaster ryby, który przed położeniem zostanie posmarowany odrobiną wasabi. Jest dość dużym błędem, często w Polsce właśnie popełnianym, dorzucanie jakichś strasznych ilości wasabi do sushi. Do sosu sojowego mieszanie, bywa, że kładą na tym sushi. Taka ilość wasabi wystarczy. Ona ma podkreślić naturalny smak ryby, a nie stłumić go. No i teraz następuje sklejenie. Nadajemy mu obłą formę, podłużną, lekko wypukłą, zarówno z boku, jak i z przodu. Ten palec górny ściska i robi tak zwany łuk, a z boku doklejamy, żeby było na płasko, tak? Jest kilka sposobów kształtowania. Szkoła Tategaeshi, Migihidari. Ma się nie przewrócić. Perfekcyjne nigiri powinno tu mieć jeszcze od spodu dziurkę, o której się mówi, że na powietrza ryż. No, ale to już są takie mistrzowskie szczegóły. Na tym poziomie uważamy. Poprawić w ten sposób. Tak.
Dobra, zrobimy kolejne. I zrobimy kolejne. Takim pierwszym testem przy sushi jest zrobienie dwóch nigiri, postawienie obok siebie i chodzi o to, żeby one były identyczne. Pamiętajcie, że ręka ma być mokra, bo ryż jest kleisty i jak sobie nabieramy... Nie nadmiernie mokra, ale mokra, wilgotna, tak. Raz, dwa, trzy. Teraz pamiętamy też, żeby nie ściskać za bardzo, żeby to nie była plastelina. Tak. Tu wkładziemy, tak, tak i dociskamy. I mamy drugi kawałek. Dość duże są te kawałki. Tak, to są, ale w Japonii sushi są większe. U nas czasem z oszczędności w niektórych... Ile mniej więcej, Pawełku, taka kulka ryżu? 21, 18 około, do 21? Tak, około, oczywiście. Powinna ważyć. U mnie się ona po prostu mieści w mojej dłoni, ale ja nie mam za dużej dłoni. Myślę, że mężczyźni powinni troszeczkę więcej, wtedy się tak oddaje się ten ryż w ten sposób i później... Miarą jest oczywiście dłoń suszaka. I bierzemy kolejne tane, wasabi. Przecieramy w tup, tup i tutaj znowu formujemy. No i to jest właśnie to pierwsze sushi. W zasadzie przez wielu koneserów sushi uznawane za jedyne, bo tu dopiero możemy się cieszyć smakiem ryby. To jest to sushi w najczystszej postaci, czyli ryż, ryba i odrobina wasabi. Wszelkie inne są uważane i to jest sztuka, tak się mówi w Japonii, a wszelkie inne odmiany sushi to jest już rzemiosło. I słuchajcie, teraz tak, takie nigiri można zjeść samo, natomiast możemy je ozdobić, to już jest tak zwany fusion, może mniej japoński, z boku sezamem. Możemy, jak ktoś lubi inaczej, przyozdobić, jak chcemy ładnie podać. Używa się też ikry ryb tobiko, używa się czarnego sezamu. Tu używamy goma wakame, sałatki, można i kurę, czyli ikrę łososia. Tu możliwości takich estetyczno-smakowych jest bardzo, bardzo dużo. I możecie to zaserwować w ten sposób, że dajecie imbir na talerzyk, hop, kulkę wasabi, albo taki stożek robimy z tego, o, pyk, i można już podać gotowe. No i shoyu, czyli sos sojowy. I dlaczego? Dlatego, że w Japonii liczba 4 to jest, Pawełku? 4 kojarzy się, shi kojarzy się z shinu, czyli umierać. No 3 też nie jest najlepsze, 1 nie jest najlepsze. Podaje się parkę zwykle. Podaje się parkę lub 5 i wyżej. Bo hitokire, jeden kawałek, to jest śmierć człowieka. Mikire, 3 kawałki, to jest moja śmierć. Ojoj, to ja już zabieram. Najgorsze jest to shinu, czyli umieranie. To jest 4. W ogóle w Japonii się unika raczej liczby 4. 8 jest szczęśliwe. 8 jest szczęśliwe. 5 jest też trochę, a 8 jest szczęśliwe. Dobra, to już wystarczy na temat liczb. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten taki etap krojenia i nakładania kulki ryżu na nigiri jest wystarczający dla was, ponieważ mamy jeszcze kilka form. Następną formą, którą będziemy przygotowywać, będzie... Hosomaki może. Tak. Hosomaki. Ja sobie to zjem, bo nie chcę tutaj wprowadzać mojej śmierci na tapetę. Asia sobie zje, a my w następnym odcinku poznamy jednoskładnikowe hosomaki oraz znacznie bardziej skomplikowane uramaki. Już niebawem na Żarłok TV.